Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Profesor Tomasz Szesłomka, państwu moim gościem. Dzień dobry. Bezpieczeństwo przede wszystkim, pasy zapięte, politolog, Uniwersytet Warszawski. No dzieje się w tej polityce ostatnio, co? Panie redaktorze, dzieje się już bardzo długo. Ale teraz jakieś zmiany, no bo wie pan, zacznę trochę przekornie, zaraz wrócimy do tego, co rzeczywiście się wydarzy. No ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby jednocześnie w Polsce tworzyły się dwa rządy, żeby było dwóch premierów, którzy przygotowują teoretycznie swoje gabinety, no bo jest Mateusz Morawiecki, któremu Andrzej Duda wręczy tę nominację, o czym już mówił. Jak rozumiem, pan Mateusz Morawiecki, obecny jeszcze premier, no już pracuje nad swoim nowym rządem. Jest też Donald Tusk, który, to wiemy, pracuje nad swoim nowym rządem. Dziś o godzinie 12 będzie podpisanie tej umowy koalicyjnej między Koalicją Obywatelską, Lewicą i Trzecią Drogą. No ciekawa sytuacja, prawda? Panie aktorze, to wynika z tego, że pan prezydent uparł się, że jest jakiś zwyczaj związany z powoływaniem rządu, a myślę, że pan prezydent powinien bardziej przejąć się tym, jak funkcjonuje system parlamentarno-gabinetowy. To znaczy, tam działa zasada większości, która jest niezbędna do tego, żeby rząd zdobył wotum zaufania. I jeżeli pan prezydent dostaje informację, że jest większościowa koalicja, nawet jeżeli nie uczestniczy w tym ugrupowanie, które wygrało wybory, to po przeprowadzeniu konsultacji, bo jak rozumiem, przecież temu te konsultacje służą. No po prostu przecież przez wiele dni pan prezydent się zastanawiał nad tym wszystkim jeszcze. Miałem nadzieję, że jak się zastanowił i policzył, to zrobił. Ale przecież oczywiście są inne jeszcze hipotezy. Może dlatego to robi, żeby utrącić konkurencję w postaci pana premiera. Sondaże pokazały ostatnio, że Mateusz Morawiecki jest brany pod uwagę przez respondentów jako potencjalny lider prawicy po odejściu Jarosława Kaczyńskiego. Może pan prezydent, mając swoje plany, nie chcę, żeby wzruszyła taka niefortunna, nieudana misja tworzenia rządu. Może być gwoździem. Czyli dając tę nominację wymarzoną przez wielu polityków Mateuszowi Morawieckiemu, Andrzej Duda daje mu pozorów śmierci. Tak, tylko że jeszcze jedno jest zdziwienie, że Mateusz Morawiecki sam skwapliwie bierze udział w tym scenariuszu, no bo był u pana prezydenta na konsultacjach i powiedział, że jest gotowy utworzyć rząd. I teraz wracam jeszcze do tej myśli pana redaktora wcześniejszej. Rzeczywiście trudno jest porównać tę sytuację z budowaniem dwóch alternatywnych propozycji rządowych, bo myśmy nie mieli takiej wcześniej. Zawsze rzeczywiście racjonalnie prezydent powierzał misję temu, kto ma szansę utworzyć rząd. Poza 91 rokiem, bo tam była sytuacja bardzo niestabilna. Kilkanaście ugrupowań w Sejmie, nie było wiadomo, jak zbudować większość. To była zupełnie inna sytuacja, a teraz jest inna. No dziś najważniejsi politycy w PiS-ie mówią o tym, że no, Mateusz Morawiecki tworzy swój rząd, no, będzie miał ekspozę. No najwyżej nie dostanie wotum zaufania ze strony Sejmu. No to się zdarzało i zdarzać będzie. I tyle, i nie ma problemu. Tak z no ale to widzenia. W takim razie robimy z państwa jakiś poligon doświadczalny, no bo jest pytanie, albo prezydent jako gwarant ciągłości władzy państwowej, przecież ma to wpisane w 126 artykuł Konstytucji, jako gwarant porządku konstytucyjnego dba o stabilność państwa, o ciągłość działania instytucji, o jak najbardziej harmonijne przejmowanie obowiązków. Czy po prostu bawimy się w taką karuzelę doświadczeń, w sprawdzanie, kto zdobędzie może, a kto nie zdobędzie takiego poparcia. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że to jest absolutnie newralgiczny czas dla prac nad ustawą budżetową. Która też może mieć wpływ na to, że prezydent, jak tam terminy nie będą dotrzymane, może, nie musi co prawda, ale może parlament rozwiązać, jeżeli terminy nie będą dotrzymane. I teraz właśnie, zależy z jakiej perspektywy spojrzymy, bo jeżeli spojrzymy z perspektywy tej zabawy, o której mówię, to rzeczywiście przyciąganie pewnych elementów, zakłócanie prac nad budżetem może spowodować przekroczenie tych 4 miesięcy, o których mówi Konstytucja, i skrócenie kadencji. Ale czy prezydentowi powinno zależeć na tym, żeby spowodować kryzys, który mu da pretekst do skrócenia kadencji, czy
do zapewnienia państwu stabilnego procesu rządzenia, zapewnienia państwu przyjętego w racjonalnym czasie budżetu. No, no to są te właśnie dylematy i pytania. Ważne pytanie, zostawmy je otwartym, a zadam inne pytanie. Bo mówimy o tym, że Andrzej Duda być może rywalizuje z Mateuszem Morawieckim o tę schedę na czele polskiej prawicy zjednoczonej wciąż, chociaż zobaczymy, jak to będzie w praktyce. 2025 rok. Kończy się kadencja prezesa Kaczyńskiego w fotelu prezesa PiSu. No, prezes Kaczyński, kiedy był wybierany na tę kadencję, mówił, to moja ostatnia. Wierzy pan w to, że to będzie jego ostatnia kadencja? Ja myślę, że to jest problem taki mianowicie, że zależy od kondycji PiSu czy prawicy, bo zobaczymy, w jakim kształcie oczywiście ta formacja będzie. I ja myślę, że jeżeli prezes Kaczyński będzie na siłach, a sytuacja będzie zła, a będzie wyraźnie widać, że jako jedyny pozostaje tym gwarantem jedności obozu, to Jarosław Kaczyński nadal nie odsunie się na emeryturę polityczną. No problem tutaj potęguje fakt, że Jarosław Kaczyński, który rządzi w sposób specyficzny, specyficznym przywódcą, nie dopuścił do wyraźnego ukształtowania się następstwa. Ale to chyba nie tylko problem akurat w PiSie, bo pamięta pan, co się działo, jak Donald Tusk wyjeżdżał do Brukseli, kiedy zostawiał Ewę Kopacz. No, to nie była silna pani premier, to nie była silna liderka, która potrafiłaby tę platformę rzeczywiście trzymać tak, jak trzymał ją Donald Tusk, no bo też Tusk wcześniej sobie wycinał systematycznie tych wszystkich delfinów politycznych, którzy byli politycznymi. Panie redaktorze, model przywództwa tam również polegał na tym, że pani premier właściwie miała funkcjonować, moim zdaniem, w stałym porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej, że tutaj ta symbioza swoista i to wsparcie miało oczywiście występować. Natomiast ja zwracam uwagę na to nieukształtowanie tego następstwa, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z ugrupowaniem, które no, nie jest w pełni przekonane do rozwiązań demokratycznych. To znaczy jest naturalne w niektórych ugrupowaniach, na przykład w PSL-u, że przywództwo zmienia się na zasadzie pewnego układu sił politycznych, że raz może ta frakcja dojść do władzy, raz inna, raz Pawlakowa, raz Kamyszowa. Natomiast w ugrupowaniach takich jak Prawo i Sprawiedliwość, gdzie ten model przywództwa wodzowskiego raczej funkcjonuje, no bez wyznaczenia, namaszczenia pewnego delfina jest kiepsko. Jest kiepsko, bo tutaj te mechanizmy demokratycznego wyłaniania nowego przywództwa nie do końca działają. Więc prawdę mówiąc, Jarosław Kaczyński bardzo możliwe, że zrobił krzywdę swojemu środowisku. Czyli PiS to Jarosław Kaczyński. W dużej mierze tak. Ale to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy teraz, no to są takie wyraźne pęknięcia. No Paweł Kukiz, który podobno ze swoją grupą aż dwóch posłów, jest ich razem tylko trzech, ma mówić o tym, że jeżeli nasze postulaty nie będą spełnione, czyli nie będzie nazwy klubu PiS, Zjednoczona Prawica, tylko samo PiS, i tam chodzi też o kwestie dotyczące subwencji, no to my nie wejdziemy do klubu PiSu. Stworzymy sobie swoje koło. Zbigniew Ziobro i jego posłowie z Suwerennej Polski, jedna wielka niewiadoma. No to coś tam powoli chyba pęka. I mimo tego, że Jarosław Kaczyński jest na czele PiSu, Zjednoczonej Prawicy wciąż, no to ta porażka, to zwycięstwo, które jest porażką wyborczą, bo chyba tak trzeba powiedzieć, no to tu może być początkiem takiego mocnego już pękania tego obozu, pana zdaniem? Czy to są tylko próby negocjacji jeszcze teraz przed stworzeniem klubu parlamentarnego? Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że to, co mówił Paweł Kukiz, można między bajki włożyć, bo ja od niepamiętnych czasów słyszę, jak Paweł Kukiz mówi, jeżeli nasze postulaty nie zostaną zrealizowane, to my zrobimy to czy tamto. Więc prawdę mówiąc... To tym bardziej, jak mają być teraz zrealizowane, kiedy będą w opozycji. No, poziom wiarygodności tego polityka jest no, bliski zeru, prawdę mówiąc. To trudno nawet dyskutować poważnie na ten temat. No, jeżeli wyjdzie i utworzy bardzo silne trzyosobowe koło, no to wszystkiego najlepszego oczywiście. Z drugiej strony Suwerenna Polska też od czasu do czasu, co prawda może nie aż tak otwarcie, ale straszyła tak naprawdę pewną suwerennością. Wyjściem albo no, przynajmniej wyalienowaniem się swoich
tym w ramach klubu. No ale to były sytuacje, kiedy można było opowiadać różne rzeczy, ale cementowała rzeczywiście ten obóz władzy. To jest bardzo silne spoiwo. W opozycji jest inaczej. To może być rzeczywiście ten moment, kiedy rozpadnie się coś, co się nazywało zjednoczoną, już od dawna niezjednoczoną prawicą. Oczywiście tu trzeba dołożyć kilka innych elementów, być może nie od razu. Być może najpierw będzie taki mechanizm sprawdzenia, czy ta przegrana PiSu jest przegraną trwałą. Mamy dwa elementy sprawdzenia tego. Po pierwsze w kwietniu wybory samorządowe, po drugie w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. To będzie ten moment, kiedy moim zdaniem będą rozgrywać się losy Zjednoczonej Prawicy, no i losy właśnie PiSu na scenie politycznej. Potem jeszcze w 2025 roku dołożą się do tego wybory prezydenckie, a więc myślę, że może nie od razu, nie w tych tygodniach, nie w tych miesiącach, ale przynajmniej po tych przyszłorocznych elementach sprawdzenia wyborczego dokona się los Zjednoczonej Prawicy. Czyli ci z Państwa, którzy myśleli, że z tym momentem, kiedy zakończyły się wybory, kiedy kończy się ta układanka polityczna, kształtuje się nowa koalicja, odetchniecie od polityki? Nie. Pan profesor wam mówi, że przed nami jeszcze ważne polityczne nie tygodnie, a miesiące, czyli wiemy już, że dużo będzie się działo. Ale zostawmy to, co za kilka tygodni, zostawmy to, co za kilka miesięcy. Zajmijmy się tym, co za kilka godzin. Kotylion ma pan wpięty. Czy to święto 11 listopada to będzie coś, co scementuje prawicę w tym roku, czy nie? No bo były takie pomysły chyba po tej prawej stronie sceny politycznej, mówię o Zjednoczonej Prawicy, żeby może nie przejąć, ale odgrywać istotną rolę w tym marszu, który przejdzie jutro ulicami Warszawy. Okazuje się, że jednak no, niektórzy wiceministrowie mają iść w tym marszu, jak mówią politycy PiSu, ale oni będą mieli też swoje obchody jutro na krakowskim Przedmieściu, a dzisiaj Jarosław Kaczyński wieczorem będzie miał przemówienie, jak sam dziś mówił w rozmowie z papem, gdzie odniesie się do aktualnej sytuacji politycznej, tych nowych realiów, w których się znalazł. To jest zawsze taki moment, myślę o święcie narodowym, kiedy w jakiś sposób przegrupowują się siły polityczne, pokazują swoją rolę, swoje miejsce na scenie politycznej w takim odniesieniu do pewnych elementów tożsamości, do tradycji. To jest trudny czas po wyborach dla prawicy. No można by powiedzieć przewrotnie, że to takie naturalne święto dla prawicy, a właściwie zawłaszczone przez prawicę. Tak. To może chyba to jest lepsze, ale okazuje się, że niestety nie ma tu dla niej dobrych wiadomości, bo środowisko jest podzielone, więc myślę, że w tym roku o żadnej wspólnocie nie możemy mówić. Raczej możemy mówić o sytuacji takiego pokazania, kto, czy sprawdzenia, kto może tych więcej dusz zebrać, gdzie więcej osób się zjawi, pod jakimi podpiszą się hasłami. No i oczywiście jakie te hasła się pojawią, co Jarosław Kaczyński chce na ten trudny czas prawicy pokazać. Jedyne, co może być pozytywnym elementem z tego wszystkiego, to to, że PiS być może no, nie chce podpinać się pod imprezę skrajnie prawicową, być może faszyzującą nie chce tego żyrować, chociaż niestety w poprzednich latach nie był tak konsekwentny. Mówił pan o tym, że zostało to zawłaszczone, to święto niepodległości, te obchody patriotyczne, które powinny być świętem nas wszystkich. Dzisiejsza opozycja, za moment koalicja rządząca, podobno myśli o tym, co zrobić w przyszłym roku, żeby takie obchody obok tego Marszu Niepodległości zrobić. Takie próby już były wtedy, kiedy prezydentem był Bronisław Komorowski. Czy myśli pan, że jest szansa na to, żeby pod auspicjami rządu, tego dzisiejszej opozycji, w przyszłym roku powstało wydarzenie, nie powiem, że na skalę tego Marszu Niepodległości, ale takie, o którym też będziemy mówić, że jest to ważne, istotne wydarzenie w tym święcie 11 listopada. To pierwsza część tego pytania, druga, chociaż tu chyba naiwna, czy jest szansa na to, że wszyscy razem tego 11 listopada będziemy świętować, niezależnie od tego, kto na kogo głosował. Panie doktorze, druga część pytania. Polaryzacji to mam duże wątpliwości, czy uda się w najbliższych latach. Nie chcę powiedzieć, że nigdy, no bo nigdy nie należy mówić nigdy. Nie daj Boże, mogą się
zdarzyć takie sytuacje, które na przykład zagrożenia, które jednoczą wspólnotę narodową i rzeczywiście wtedy mówimy innym językiem, ale wolałbym, żeby to nie był powód, aby tę wspólnotę znów odbudować. Natomiast ten podział, ten naprawdę ta głęboka niechęć środowisk do siebie będzie odbudowywana przez długie lata, więc nie sądzę, żeby niestety święta narodowe były tym mechanizmem. Natomiast chcę panu powiedzieć, że wspomniał pan o prezydencie Komorowskim, no to mam takie wrażenie, że taki swoisty podział się dokonał swego czasu na obchodzenie świąt, że te środowiska centrowe, liberalne, lewicujące, one się skupiały na 3 maja, że to jest ta tradycja, ta tożsamość. Później 4 czerwca jeszcze próbowano. Tak, i 4 czerwca, a 11 listopada, no można powiedzieć, niejako został oddany swoiście. Rzeczywiście Bronisław Komorowski próbował zorganizować marsz 11 listopada, próbował taką alternatywę zbudować tutaj dla tych obchodów, ale nie wiem, jaki jest pomysł ewentualnej nowej władzy na to. Jedna jest rzecz, czy oni wiedzą, tylko pytanie, czy to w ogóle ma szansę, że no bo ten marsz, który jest, który jutro znów przed dziewicami Warszawy, no jest spektakularny. Dlaczego by o nim nie mówić, ale tam jest naprawdę dużo ludzi. Panie doktorze, jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Można powiedzieć, że wznosząca się ponad tymi świętami. Polityka historyczna. Przez 8 lat polityka historyczna została zawłaszczona przez jeden obóz. Zideologizowana. Widać to chociażby od hitu, poczynając w szkołach na pewnym kulcie żołnierzy wyklętych i działalności IPN-u. Ja myślę, że nowa władza powinna bardzo silnie zastanowić się, jak zracjonalizować myślenie o historii, uczenia historii i właśnie na tym tle poszukiwania wspólnych elementów, budowania właśnie tej wspólnoty poprzez edukację, nie poprzez walkę z innym obozem politycznym. Ale myślę, że walka o politykę historyczną, o nową politykę historyczną jest niezwykle istotna. No i tego sobie życzmy, a ja naiwnie powtórzę, żebyśmy szybciej niż później tego 11 listopada szli ramię w ramię, ciesząc się, świętując i nie pytając, co pan to robi, przecież pan głosował na inną partię, albo co pan to robi z kostką takiej albo innej stacji telewizyjnej. Niech tak w końcu jest. Będzie normalnie. Niech będzie normalnie, edukacja niech zadziała. Tak jest. Profesor Tomasz Słomka, bardzo dziękuję, że był pan dziś o poranku razem z nami. Dziękuję serdecznie.